Każda gra Pokémon posiada pewne metody, które ułatwiają zdobycie shiny Pokémonów. Scarlet i Violet nie są wyjątkami, więc pozwólcie, że przedstawię wam metody na zwiększenie waszych szans na znalezienie shiny. Zanim jednak zaczniecie polowanie, możecie chcieć ukończyć swój Pokédex, bo w nagrodę za to otrzymacie shiny charm, który zwiększa podstawową szansę znalezienia shiny do 1 na 1365. Pierwszą metodą, którą będziemy omawiać, jest polowanie na Pokémony z Mass Outbreaków. Jeżeli otworzycie mapę, pokazywać wam się na niej będą ikonki różnych Pokémonów. Ikonki te informują cię, że w tym miejscu właśnie trwa Mass Outbreak tego Pokémona, czyli masowe się jego pojawianie. Upewnijcie się również, że mapa jest wystarczająco oddalona, w innym przypadku wokół ciebie będą się również ukazywać Pokémony, które po prostu w tej okolicy można znaleźć. Pokémony w Mass Outbreakach mają ciekawą mechanikę. Jeżeli pokonasz lub złapiesz ich 30, szansa na znalezienie shiny zwiększa się do 1 na 2048. Po pozbyciu się kolejnych 30, czyli łącznie 60, szansa ta wynosi 1 na 1365. Z shiny charmem 1 na 818. Najlepszym sposobem na ich wybicie jest korzystanie z mechaniki Let's Go. Jeżeli swoją szansę chcesz zwiększyć jeszcze bardziej, będziesz potrzebował kanapek. Jedyną metodą na stworzenie kanapki dającej ci Sparkling Power, czyli boost na znalezienie shiny, jest użycie jako składników herba Mystica. Istnieje ich 5 różnych typów i obecnie można zdobyć je jedynie z 5 oraz 6 gwiazdkowych raidów. Po ukończeniu 5-gwiazdkowego raidu masz 10% szansy na dostanie herba Mystyki przypisanej do tego raidu. Po ukończeniu 6-gwiazdkowych raidów masz na to 13% szansy. Listę przedmiotów wypadających z każdego raidowego Pokémona możecie znaleźć w opisie filmu. Aby upewnić się, że stworzycie kanapkę zwiększającą szansę na znalezienie shiny Pokémona, którego szukacie, możecie użyć tej grafiki przedstawiającej dokładnie jakich składników musisz użyć, aby dostać maksymalny poziom Sparkling Power dla danego typu. Tę kanapkę chcecie zjeść dopiero po wybiciu 60 Pokémonów, ale przed jej stworzeniem wyłączcie autozapis i ręcznie zapiszcie grę, aby w razie upłynięcia 30 minut i skończeniu się efektów kanapki bez znalezienia shiny, móc wczytać zapis gry, odzyskać składniki i spróbować ponownie. Po pokonaniu 60 Pokémonów i zjedzeniu kanapki, wasze szanse na shiny wynoszą 1 na 818. Jeżeli wliczyć do tego shiny charm, 1 na 512. Teraz co dokładnie należy zrobić, jeżeli w tej pozycji się znajdziemy? W zależności od terenu możecie albo opuszczać i wracać do lokacji, aby zmusić Pokémona do respawnu, albo rozkładać piknik i natychmiast chować, co również powoduje respawn wszystkich Pokémonów. Niestety Scarlet i Violet nie sygnalizuje w żaden sposób, że shiny Pokémon jest w twojej okolicy, więc będziecie musieli zbliżyć się i sami ocenić, czy Pokémony, na które patrzycie, są shiny. Jeżeli po 30 minutach nie znajdziesz swojego shiny, po prostu zrestartuj grę i wczytaj zapis, aby użyta herba Mystyka nie poszła na marne. Zrób sobie nową kanapkę i powtarzaj proces do skutku. Pamiętajcie, że Mass Outbreaki resetują się o północy każdego dnia, więc nie rozpoczynajcie polowań chwili przed. Jeżeli chcecie wygenerować nowe Outbreaki, możecie zmienić datę w ustawieniach o jeden dzień. Po pokonaniu 60 Pokémonów w Outbreaku możecie pozbyć się jeszcze z 3, jeżeli nie jesteście pewni, czy dobrze liczycie, ale pamiętajcie, że jeżeli pokonacie ich za wiele, Outbreak się skończy. Jeżeli nie chcecie polować na shiny Pokémony z Outbreaków, tylko na naturalnie pojawiające się stworki waszego wyboru, z shiny charmem oraz specjalną kanapką, wasze szanse będą wynosić 1 na 683. W tym przypadku upewnijcie się, że wasza kanapka daje wam również encounter power typu, którego jest Pokémon, na którego obecnie polecie, aby się ciągle pojawiał. Inną metodą na zdobywanie shiny jest wykluwanie jaj. Ponownie, warto przed zabraniem się za wykluwanie zdobyć shiny charm, bo zwiększą szanse nie tylko na spotkanie, ale i na wyklucie się shiny Pokémona. Aby dodatkowo zwiększyć sobie szanse na shiny, będziemy używać metody Masudy, nazwanej po Junichi Masudzie, znanej już od generacji trzeciej. Jeżeli rodzice jajka są z różnych wersji językowych gry, szansa na to, że Pokémon, który się z tego jajka wykluje, jest shiny, wynosi 1 na 682. Z shiny charmem 1 na 512. Najlepszym sposobem na zdobycie Pokémona z innej wersji językowej jest oczywiście wymiana. I najlepszym Pokémonem, jakiego z takiej wymiany można dostać, jest Ditto, który jest kompatybilny z każdym Pokémonem w grze. Istnieje bardzo prosty sposób na zdobycie takiego Ditto. Wystarczy, że używając Link Trade wpiszemy kod 4448 4448, którego Pokémonowa społeczność używa ekskluzywnie, aby wymieniać się Ditto. Po tym jak zostaniemy z kimś połączeni, możemy wystawić naszego Ditto na wymianę i sprawdzić, czy druga osoba oferuje Ditto z innej wersji językowej. Jeżeli nie, możemy najzwyczajniej opuścić pokój wymiany i spróbować ponownie, aż do skutku. Kiedy wreszcie zdobędziemy naszego wymarzonego Ditto, zostawiamy go samego z Pokémonem, którego shiny formą chcemy. Przed rozpoczęciem breedowania powinniśmy zjeść danie dające boosta do Egg Power, ponieważ przyspiesza to proces pozyskiwania jaj. Możemy sami kanapkę z tym bonusem zrobić, ale ja preferuję po prostu kupowanie dań w restauracji. Kiedy mamy już nasz bonus, udajemy się poza miasto, gdzie możemy dostawić piknik i czekamy. Proces breedowania właśnie się rozpoczął i nasze jajka w każdej chwili mogą zacząć pojawiać się w koszyku przy stole. To, czy jajko się tam pojawiło, nie jest w żaden sposób zasygnalizowane, więc sami będziecie musieli do koszyka podchodzić i to sprawdzać. Koszyk jest w stanie utrzymać do 10 jaj, czyli nie musicie do niego podchodzić co chwilę. Osobiście polecam zaglądać do niego co 5 minut. Po zabraniu kolekcji jaj, czas je wykluć i
zobaczyć, czy nam się poszczęściło. Aby przyspieszyć wykluwanie, ponownie zjedzcie danie dające wam Egg Power, bo przyspiesza ono i ten proces. Dodatkowo otrzymajcie w drużynie same jajka, poza jednym Pokemonem z umiejętnością Flame Body, Magma Armor lub Steam Engine, bo te umiejętności przyspieszają proces wykluwania. Naciskając minus, możecie przynosić po 5 jaj jednocześnie, oszczędzając sobie trochę czasu. Pamiętajcie też, że Sparkling Power nie wpływa na Pokemony z jajek, więc nie marnujcie na nie swoich Herba Mystica. Jakie inne poradniki do Scarlet i Violet chcielibyście zobaczyć? Dajcie mi znać w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokemonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym materiale.